Dobra, zobaczmy, jak prezentują się sprawy. Z jednej strony pseudobogobojni pisoleńczycy z racją najmojszą. Zamiast przestać zabierać ludziom ciężko wypracowane pieniądze, doją nas na każdym kroku, zabierając połowę naszych ciężko wypracowanych pieniędzy. Ale to już wszyscy wiemy. Jednak gorsze jest coś innego. Bo gdyby wydawali nasze pieniądze na rozwój Polski, to jeszcze pół biedy. Co prawda połowę by ukradli jeszcze przed budową czegokolwiek, ale zawsze coś. Pytanie zasadnicze jest takie. Pod jakie dyktando działają nasi umiłowani w wierze socjalizmu? Z drugiej strony jest tak źle, że trudno powiedzieć, czy to jest jeszcze jakaś strona. Tutaj temat wydaje się dużo prostszy. Nakradli się co swoje i chcieliby kraść dalej. Specjalnie nawet tego jakoś nie udają. Zamiast zdroworozsądkowych reform rynkowych proponują pogłębienie socjalizmu. Ciekawe myślenie. Jesteśmy w g*** i mamy wejść jeszcze bardziej? Nie wiem jak wy, ale ja podziękuję. Poza tym, czy wystawianie kobiety na pierwszy front z szansami mniejszymi niż pod Termopilami jest godne mężczyzny? No dobra, może używanie słowa godność w polityce jest sporą przesadą. Ale przynajmniej uśmiechy mają ładne. Mamy jeszcze wiosenny powiew śmiszków, znaczy śmieszków. Chwalą się, że są najbardziej prokobiecym komitetem. Ale czy ktoś sprawdził, na jakich pozycjach umieścili swoje kandydatki? No właśnie, ja rozumiem, że są lasery, bajery i inne kolorowe autobusiki. Ale czy to naprawdę jest najważniejsze? Wolimy taniec średniej jakości? Czy niskie podatki i większą wolność gospodarczą? Zresztą spokojnie, drugi wariant nie wyklucza udziału na parkiecie. No i jesteśmy my. I teraz bardzo Ci naprawdę Władysław dziękuję. Dzięki, dzięki Pawle. A liczy się przede wszystkim jedno. Przyzwoitość. I teraz bardzo Ci naprawdę Władysław dziękuję. Dzięki, dzięki Pawle. A liczy się przede wszystkim jedno. Przyzwoitość. No i jesteśmy my. Najbardziej pokazywany i dotowany zespół ze wszystkich. Zapytasz, czym się różnimy od całej reszty? Mamy program wypracowany przez lata. Doświadczenie poparte własnymi projektami, również tymi nowoczesnymi. Tak, tak, to my jako pierwsi zaczęliśmy mówić o blockchainie w polskim Sejmie. Stawiamy na niezależność, ale nie izolację. Stawiamy na wolność, ale z poszanowaniem godności i tradycji. Stawiamy na patriotyzm, ale nie taki, jak próbują nam wmówić. Prawda wygląda zupełnie inaczej. Nie będę wam mówił, na kogo głosować. Jestem pewien, że wybierzecie słusznie i będziemy w końcu gospodarzami w swoim własnym domu. Niech wygra rozwój, zdrowy rozsądek i godność. 13 października wybierz ludzi, którzy będą bronić Twoich interesów. Albo kontynuacja, albo konfederacja. Jacek Wilk, lista numer 4, miejsce numer 1, okręg opolski. Ziemi Gwerard zazeżera, oręż dziadzia oficera, szabla smętnie w pochwie drzemie, wspominając dawne plemię. Hand granaty, dar od taty, zawinięte pięknie w szmaty, marzą leżąc na podeście, żeby się rozerwać wreszcie. Masz gotowość i masz wolę, żeby jutro ruszyć w pole i przywalić siłą gromu, tylko w mordę nie ma komu. Ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga, bo inaczej, panie, pany, same się powyżynamy. Droga, ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga. Trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga.